rzecz, która jakby dzisiaj jest ze mną jakby do teraz, więc doświadczenia, które nabyłem przez 12 lat uprawiania sportu, są chyba jednymi z najbardziej drogocennych w życiu, ponieważ 12 lat robisz coś, żeby po 9 latach robienia czegoś dostać 300 zł, jakiś tam catering i inne rzeczy, a po 12 latach okazuje się, że z niczym nie zostaje, że nic z tego nie masz. Dlaczego to jest tak cenne? Przez 12 lat grania w piłkę ja miałem z tego absolutny fan. Absolutną frajdę. Nigdy nie można zapominać o tym, bo często spotykamy się z historią: ja niepotrzebnie się tym zajmowałem, ja niepotrzebnie to robiłem. Wszystko co robisz jest wypadkową tego, co kiedyś będziesz miał. I tak jak w sporcie to było dla mnie easy, bo miałem z tego fun, tak często w biznesie, czy podejmując jakąś próbę rozwoju siebie zawodowo, macie coś takiego, że chwilę to porobicie i za miesiąc odpuszczacie, za 2 miesiące odpuszczacie, za 6 miesięcy jest dół, jakby nie chce nam się tego robić i tak dalej, i tak dalej. W życiu prywatnym macie troszkę inaczej, ale w biznesie bardzo często tak jest, że nie wierząc w siebie, odpuszczamy. Albo nie mamy z tego frajdy, albo mamy za mało jakby wiary i umiejętności w siebie. Czerpcie z drogocennych doświadczeń, z których macie frajdę i absolutnie próbujcie dalej, bo to one de facto definiują was potem, jaki biznes, jaki sukces, albo jak pod względem kariery będziecie się dalej rozwijać.